Hal, halo, hej, siemano wam wszystkim, ludziska, z tej strony Hades i witam was w pierwszym odcinku może nowej serii z Shopkeepa. Dawno mnie prosiliście o to i też ostatnio mnie znów prosiliście o to, żebym to nagrał, więc bez zbędnego gadania ja tu naciskam play game. Tworzymy nowy sklep, ponieważ tutaj to robiłem sobie shop name, niech będzie nie mam pomysłów, tak szczerze mówiąc. Jakby nazwać ten, nie wiem, Chap Shop po prostu, czy coś takiego i tyle. Dobra, mamy Chaps Shop, teraz nam się stworzy mapa i w ogóle. Słuchajcie, jeśli nie wiecie, o co chodzi w grze, gra polega na tym, że wcielamy się w sprzedawcę, czyli zarządzamy własnym sklepem w średniowiecznym zamku, na średniowiecznym dworze, tak mógłbym powiedzieć, ja sobie tu gestykluję, nieważne, na średniowiecznym dworze, no i tam sprzedajemy towary. Potiony na heala, na manę, miecze, sandały, skarpetki, buty, cokolwiek, tarcze, nie tarcze, szaty, cokolwiek dusza zapragnie. I chodzi o to, żeby się wzbogacić jak najbardziej, czyli standardowo. Uważam, że gra jest ogólnie, bo ja widziałem z tego kilka lat gameplay, więc ogarniam mniej więcej, znaczy tak się patrzyłem mniej więcej co i jak się dzieje. To gra naprawdę jest spoko, zwłaszcza, że jest w takiej fajnej, prostej grafice. W tym momencie jesteśmy w naszym domu i możemy, i tu jest nasz sklep, ewentualnie tu jest właśnie nasz dom i możemy pod F-ką tutaj przejść klapą do naszego sklepu. Słuchajcie, więc zacznijmy od tego, że zanim gra nam pozwoli cokolwiek zrobić, musimy wybudować coś, czyli na przykład tak szczerze, najłatwiej będzie wybudować tutaj z dwa takie piedestały, ponieważ na początku olewamy, na początku nas one nie interesują, na dobrą sprawę. Dobra, cool, tu mamy nasze zamówienia. Nasze zamówienia, musimy zamawiać rzeczy i zrobimy to w ten sposób. Tak, place order, tutaj mamy czas, który pozostał do dostarczenia nam naszych surowców. Jak widzicie, mamy tu też inne potiony, prawda, czyli bardziej pod magów i tak dalej. To jest jakaś lista, ale to nieważne. Mamy tu skille, tutaj mamy statystyki, no i to chyba tyle. To chyba wszystko, co nas powinno interesować. Ogólnie słuchajcie, jeżeli wam się seria, czyli jeśli chcecie z tego serii przede wszystkim, zachęcam was do zostawienia łapy w górę, komentarza, ponieważ im więcej tego wszystkiego będzie, tym bardziej będę wiedział, tym bardziej będę wiedział, jak ma, czy chcecie to w ogóle, nie? Tak, jeśli mam być szczery, tarcze to możemy tak, o, coś tego typu, myślę, że jest ok. Ogólnie ustawiamy tu swoją marżę. Dzięki marży, właśnie marża to jest to, ile my zyskujemy z tego sklepu. I na przykład jedną z takich początkowych rzeczy, jaka jest opłacalna dosyć dla nas, jest sprzedawanie uchodźcom, chciałem powiedzieć. Sprzedawanie ulicznym osobom po prostu tych materiałów, znaczy materiałów, itemów, ponieważ nasz sklep nie jest jeszcze jakoś mega znany. Ogólnie też w grze występują takie czynniki jak ataki, mogą nas atakować barbarzyńcy. Możemy sprzątać nasz sklepik, oczywiście naprawiać zepsute rzeczy. Jak tam nasze? Dobra, zaraz tutaj dobije. Ogólnie też są złodzieje, na których trzeba się wystrzegać. Złodziei też trzeba się wystrzegać. Dzień dobry, halo, cześć. Niestety, jak widzicie, możemy sprzedać tylko o 150 marż więcej. Znaczy o 110, możemy ze 110% jakby ceny zakupu. Inaczej, my zarabiamy na tym 10% tak naprawdę, bo kupujemy za, patrzcie, za 10 kupujemy potiona i ten potion na przykład, ten potion po prostu jak kosztuje 10 zakupu i my tu ustawimy na przykład 14 w sklepie, to za to jak my będziemy sprzedawali właśnie to, będziemy sprzedawali to na ulicy, dostajemy tylko te 10% wartości tak naprawdę dodatkowego zarobku. O, w końcu się wysłowiłem. O to mi chodziło od samego
początku. Halo, zapraszam do mojego sklepu, zapraszam, zapraszam, zapraszam. Poty, 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 świeże potiony, świeże potiony, zapraszam. Ogólnie tu mamy Welcome to Chap Shop. Jak widzicie, również mamy taki billboard. Dobra, mamy nasze zamówienie. Więc rękawiczki, możemy ustawić marżę na rękawiczki. Myślę, że 150% to jest takie w miarę okej. Dajmy tutaj 100, bo no wolałbym sprzedać, tak szczerze mówiąc. Wolałbym sprzedać rękawiczki po sklepowej cenie. Oczywiście standardowo, no jeśli byśmy mieli dużo tych potionów, to opłacałoby się właśnie tak latać między tymi ludzikami i tak dalej. Ale wiecie co, póki nie mamy żadnych klientów, to po prostu... Okej, wszystkich użytkowników słuchowych, przepraszam bardzo za mojego pieska. Okej, idziesz do... Kupiłeś rękawiczki. Tak jest. Dobra, to teraz tak, możemy kupić nowe i możemy kupić dodatkowe 2 potiony. Dokładnie tak, czekamy na zamówienie. No przyjaciele, jesteś moim kumplem po prostu od serca od dziś, nie? Swoją drogą, skoro mamy 75 tych... Halo, chwila, bo ja wiem, że tu był taki skillek, skill odpowiedzialny za... W ogóle tak, trzeba go pilnować. Dobra. Moje zamówienie już jest. Dobra. Już szybko. Rękawiczki, dobra. Więc nasz sklep na razie tak prosperuje sobie. Dobra, zamówmy sobie w takim razie jeszcze jeden, czemu by nie? Nie. Halo? A, to mogę, ale tego nie mogę. Tak, bo ogólnie możemy coś takiego mieć, że jeżeli oni wejdą na teren sklepu i nawet nic nie kupią, to my im podwalamy pieniądze. Tak, o, dobra, kolejny klient, zapraszam. Potiona bym nie... Znaczy, lepiej potion niż ten... Boże, moi drodzy, ja was za to naprawdę przepraszam za tego downa, za przeproszeniem, który wierci mi nad głową na dobrą sprawę, bo niestety nic z tym fantem nie mogę zrobić. I to mnie strasznie boli. Okej, tutaj jest portal, do portale mnie nie interesują, to tak samo, tak nie za bardzo. No ja mam nadzieję, że mój przyjaciel tam na górze nie będzie wiercił za bardzo, no nie? No bo to jednak jest takie denerwujące. Okej. W sumie tak szczerze... Okej, dobra, więc... muzyka jest fajna tutaj, to mi się mega podoba akurat. Dzień dobry panie, sprzedajemy sobie potionki. Cześć, witam cię. Halo panie, pan też chce potionka, na pewno, pani też chce potionka, na pewno, tak. Pani potionka weźmie, nie weźmie, jak to nie weźmie? Możemy kupić rękawiczki i rękawiczki to jest już dobry pomysł nawet. Idziesz, patrzcie jak idzie z tym potionkiem. W ogóle tu skakać nie można. To jest takie mech. W ogóle teraz tak, jest pora dnia, dzień. Mamy teraz porę dnia, gdzie teraz powinno być najwięcej ludzi. Powinno być najwięcej ludzi w ogóle, no nie? Więc liczymy na to, że będzie. Dobra. Ogólnie słuchajcie, tutaj ten perk dał nam to, że ludzie będą chętniej kupowali drugą rzecz, nie? Okej. Szczerze to mi ciężko jest ogarnąć. Po prostu będziemy mieli na pewno jakiś bonus. O, to jest najlepiej powiedziane. Cześć, witam cię. Rękawiczka dla ciebie. Możemy kupić tarczę, tak, i tarczę zamówimy sobie. Muzyka tak mi się podoba, mam nadzieję, że chociaż ta muzyka zagłuszy tego downa, który po prostu... Aj, niestety, hałasuje nam, niestety przeszkadza nam i to bardzo. A tak to wiecie.
Dobra, jeszcze nie. No na początku niestety jest taka bieda, jeżeli chodzi o ten, o jakiekolwiek sprzedawanie i kupywanie oczywiście. Tu jeszcze nie mamy. Aha, bo tu jeszcze nie jest odblokowany. Dobra, Boże. Ale to chętnie odblokuję sobie. Została kupiona podka. Bardzo mnie to cieszy. Tarcza 172 marży, 200 marży po prostu, tak twardo i tyle, bez ten. Dzień dobry panie, czy chciałby pan kupić tą zacną tarczę? Dokładnie, nie wiedziałem, że pan chciałby kupić ją, dlatego panu ją sprzedałem. Ja wiedziałem, że to jest coś dla pana, naprawdę. Ja widzę, ten gość, tak, mu jest potrzebna ta tarcza. To dokładnie. Dobra, zamówmy sobie kolejną pierdołę. W ogóle dobrze, że szybko się skapnąłem, że skille mogę odblokować dopiero wtedy, kiedy... znaczy, no levele, jak bijemy levele po prostu, nie? O, ja wiem, że ja troszeczkę piję, ale ja niedawno jadłem, więc za to musicie mi wybaczyć, tak. Statystyki, tutaj jest jakaś rzeźba, cokolwiek. Zaraz dostawa przyjdzie, no tak wolę jednak spoglądać, no te rękawiczki, ktoś mógłby już kupić. Bym na pewno nie... nie narzekał. I co ja mam powiedzieć, moi drodzy? Co ja mam powiedzieć na tego gościa, który po prostu... No... Szkoda mi aż słów jest, naprawdę szkoda mi słów. 44, 43 i teraz puka, no nie? Widzicie, co to jest za osoba? No, nie rozumiem tego. Dobra, kupujemy kolejną rzecz. Halo, halo, dzień dobry, przepraszam panią, pani na pewno podkę chce kupić. Znaczy, dobra, no ta podka nam daje aż jeden gold na więcej, ale zawsze to jest jakiś gold więcej, prawda? No te rękawiczki jakby się sprzedały jeszcze, no bym się mega cieszył. No cóż, ale jeszcze żadnego złodzieja nie było, nie? I chyba na dobrą sprawę wyjdzie na to, że po pierwsze walnę tego gościa, który wierci nade mną, bo nie pozwala mi nagrywać. Już powiem wam, że parę dni to jest i mnie to zaczyna irytować. A drugą rzeczą jest to w sumie, że zapomniałem. No nie. Ty masz już tarczę. Hej, cześć mała, ej, cześć. Słuchaj, mam tu tarczę dla ciebie. Ja wiedziałem, że ona to kupi. Ja wiedziałem, że ona będzie ją chciała. Dobra, kolejne zamówienie. Zaczyna się kolejne 5 minut wieczora. Czyli tak na dobrą sprawę, na każdy odcinek, nam przypadnie cały dzień. To około 15-20 minut powinno być, więc okej, uważam. Cześć. Cześć, no może ktoś ruszy tutaj dupę, no... Chciałbym, żeby ktoś właśnie tutaj przyszedł i kupił coś, nie? Niestety nie mogę nic za bardzo zrobić. W ogóle czekajcie, może fajną opcję wam pokażę. Czekajcie. Ludzie! Nie kupujesz u mnie? Tak pieprz się. Takie, u mnie nie kupisz? U mnie nie... No to pieprz się, ziomuś. Cześć, ziomek, ty chcesz na pewno tą tarczę, no... Ale wiesz co, skoro masz już tarczę... A, to podka nie chcesz, no okej, szanuję, no... Czy coś, nie? Nie mogę teraz wybudować, więc myślałem, że będę miał okazję sobie coś wybudować od razu, a tu jednak nie. Okej, co kupiłeś? Potionka tylko. To jeszcze dwa dodatkowe potiony, ale nie mogę dwóch zamówień na raz mieć. Ciekawe, dobra. No zapraszam, bardzo zapraszam. Jeszcze rękawiczki są bardzo dobrej cenie. Tylko 50% zarabiam na tych rękawiczkach, więc ja bym brał ciemno. Naprawdę. No dobra, zaraz nam przyjdzie zamówienie. Zaraz nam przyjdzie zamówienie. No kurde, no ta opcja z tym. Kolejny poziom by się nam przydał, jeśli chodzi o... żebyśmy mogli te skillsy zrobić, nie? Bo byśmy nawet zarabiali na tym, że po prostu ktoś by wszedł, nie? No nie. Ja się staram, powiedzmy, mam robić takie cięcia, nie? Ale to takie na bieżąco, więc mam nadzieję, że raz one wychodzą.
Dwa, że faktycznie nie słyszycie aż tak bardzo tego wszystkiego. Jak słyszycie w sumie, no sami słyszycie, o co mi chodzi. Dwa razy rękawiczki kupujemy. W ogóle tak, może w ogóle czosać tym, walić piorunami wszystkim. Ziomek, to jest najlepszy sklep, słyszałem, promocja dzisiaj jest. Tak słyszałem, to są plotki prawdziwe, serio. No nie, musicie z tym przetrwać, ja dostaję pierdolca, no to... Wam się nic nie stanie, wierzę w to bardzo. No dobra, nie wierzę w to, ale... Ale no wiecie, dobra, nie, śmietniczek, o, dzień dobry, witam, rękawiczki. Rękawiczki to jest, no... No to czy no okej, okay, no potionda jak najbardziej, ja szanuję. Tylko że ja nie mam już potionów. Okej, okay. Cześć ziomuś. Cześć, tobie też dam rękawiczki, nie? No patrz, i teraz możesz iść piec ciastka nawet, nie? Z takimi rękawicami to no stary, to w ogóle nie ma o czym gadać. Czy coś. Dobra, niech jedno zamówienie do nas dojdzie. O, idziesz po rękawiczki. Kupił je. Kupił rękawiczki. W sumie tylko tyle mieliśmy, więc może dlatego je kupił. Ale dobra, musimy potiony chociaż tutaj dać jakieś, nie? Bo obecnie no nic nie mamy. Składamy zamówienie. Mam jeszcze 77 golda. To wolałbym zostawić na koniec dnia, tak szczerze mówiąc. Dlaczego na koniec dnia? Dlatego, że zaraz będziemy mieli koniec dnia po prostu i będziemy mogli rozbudować sobie tutaj właśnie na przykład o półkę, nie? Półka, gdzie więcej rzeczy nam się zmieści. I taka półka byłaby fajna. Dzień dobry, witam. Ja się bardzo cieszę, że wzięliście rozum do głowy i zaczęliście kupować u mnie swoje się, czy to się wiecie, no. Zaczęli się po prostu tutaj kupować rzeczy kurde, nie umiem się wysłowić, no. Macie tu wszyscy potiony na ciężką wyprawę, nie wiem jeszcze gdzie, ale na pewno ci się to przyda, tobie tak samo, proszę. Nie musisz mi dziękować, naprawdę nie musisz mi dziękować. To jest czysta przyjemność dla mnie. Jak widzicie, teraz wszyscy biegną do domów, biegną gdziekolwiek. A my możemy się skupić na budowaniu w tym przypadku. Właśnie, taka półeczka, oj, się zamknęło. Taka półeczka właśnie się nam przyda, ale słuchajcie, też to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, ponieważ ten koleś mi na górze daje mi ostro po nerwach. Więc ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się, jeśli chcecie z tego serii, łapka w górę, komentarz mile widziane, cześć!